Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Lucjusza, ze mną jest Jarek. Siema. I Radek. Cześć. Wyjątkowo dzisiaj jest z nami Radek, będzie patrzył jak nagrywamy. Niestety musimy zacząć od początku grę, ponieważ niestety wywalił nas autozapis, więc lecimy dalej. Tyle wiem, że musimy iść do naszego dziadka, który jest w piwnicy. Dziadek, który jest w piwnicy. Tak to brzmi. Dziadek, który jest w piwnicy, tak. Znaczy, że mamy się do niego dostać. Dobra. Tu jest matka, która ogląda. Jezus, jak ja tego nie lubię. Tu mniej więcej wiemy, co mamy tak i tak zrobić, więc... No bo autozapis, to już to robiliśmy, nie? Okej. Okay. No idziesz, kurwa. Dobrze, nie powiedziałaś, że idzie, kurwo. No co za różnica, czy A, czy O? Ma latarkę cwana, nie? Ciekawe, jakbym to otworzyła, to jest. No, popatrzyła się. Off! Chuj. Wiatr otworzy. Trzeba muszę zobaczyć, gdzie mamy iść. Musimy się dostać chyba po klej. Mam ten klej? Nie. Musimy iść po klej. Czyli... Tu musimy być. Czyli przejść na dół, do góry. Mhm. Tak myślałam. Ojciec. Wybij sobie to z głowy, mnie zauważyć. Jezus, ktoś tam jeszcze lezie. Idźcie, żeż se kuźwa stąd. Nie, możesz szybko iść. Nie mogę. Tu chodzi ten gruby policjant chyba jakiś. Nie, on wejdzie do tych drzwi. Nie, bo on nie wejdzie, nie może. Jak na mnie naświetli, to już jest po mnie. Nie naświetli. Nie idzie, widzisz, jak ten cfel. Jaki ma kurwa bandzio. Idź na górę, idź na górę, nie krępuj się. Schod... Wiedziałam po prostu, kurwa, wiedziałam. Biegnij! Ja! On już... No i zaraz tu... Tylko szybko! Ja! Kto tam lezie? Gdzie ta pindzia? Mhm. Nie naświetlimy. Ja. Szybko na dół. Kurwa. No nie, to jest po prostu jakaś ambrozja. Szybko. Ja go zaraz pierdyknę. Koniec gry. Super, wiedziałam. A ty z czego się normalnie lejesz, gościu, ha? No, poszałuj mnie. To może co, zrobimy małe cięcie, zanim tu dojdziemy, bo obstawiam, że będzie problem, nie? Nie. Czemu? Widzą, jak się męczymy. Dobra, pomijamy, bo wiemy, że przyjdzie nam dziadek, każe nam przyjść na dół. Nie mógł nas, kurwa, teleportować. Ale proszę pokleić. Kurwa, gdzie ja teraz lezę? Co to jest takie? Ej, spokojnie, cukierki nie uciekają. O,
Ojej, nie mamy źródła zasilania. Och no, James! Kurwa, ten dzień już mądry. Jakby nie mógł nas wziąć pod sutannę, nie? Mhm. Zbrzydzałam się. Myślę, że się ciłam się. Cofa. Oni pójdą tam w bok. Nie ma to jak grać w te cukierki, nie? Tyle ich jest. Ale czemu wybieracie te dobre cukierki? Zadowolona? Śmiech, śmiechem, a tam też są dobre. Cio! Kurwa, ja tu nagrywam, oni żreją, no? Masa. Mhm. Potem rzeźba. To jest najlepsze. Widzą mnie, ale nie słyszą. Mhm. Tutaj można normalnie biegać. Miała się dokucać? Jestem w dupie. On nie zauważy. Nie zauważy, mówię ci. Bo poszedł. Jest coś za mną? Nie. Biegnę tam. Jesteś samotny. Ja bym tu nie stał. Wyjdzie stamtąd. Może iść po klej. Teraz. On jest dosyć cichy, co jak chce ten gość. Znaczy ten lód już. A ty chuju. No chyba. Może, bo to wszyscy chodzą. Nie no, co ty nie powiesz? Nie zauważysz mnie, nie widać mnie. Jezu, jak on kurwa idzie, jakbym miał kija w dupie. Jest klasa. Dobra. Wypij. Idziesz ty. Klej bierz. Panowie, sukces, mamy klej. Tylko teraz trzeba wrócić. Nie da się tutaj zapisać gry? Daję sklej panu sekundkę. Nie da się. No to jest za błąd. Nie wiem, nie czytujemy, gramy na żywioł. Ale ma falusa. A nie, dołem? A tu co tu jest? Gabinet dziadka. Dziadziuś, kurwa, nie masz tu teleportu. Nie ma nikogo. Jezus, idźcie spać. Będą chodzić. Szukają fazy. No, fazę to im zaraz kurwa zrobię. Szukamy fazy. Faz. Szukam fali. Anywhere I do follow you. Nie zamykać drzwi. Zostaw mi moją kitkę na głowie. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiatki. Dobra, nie śpiewajmy.
Wykrył mnie, wykrył mnie. Uciekł. No nie, jeszcze ta pizda mnie wykryła. A było tak dobrze. Nie! Szybko. Kogo mam? Ja mi jego. Dobra. Ja powiem tak, zrobimy top klatkę. Dojdziemy potem klej, bo tak to będziemy musieli nagrać godzinny odcinek. I jak zdobędziemy klej i będziemy już w wejściu, tak, obok drzwi do komnaty, to wznowimy. I no, będzie dla nas dłużej, dla nas... nich sekunda. No, także do zoba. Hej, hej. Okej, tak jak obiecaliśmy, jesteśmy przed drzwiami do tajemniczego pomieszczenia, nagrywamy dalej. Zobaczymy, co nas czeka za nimi. Szczerze, troszkę się boję. Radek. Okej, 3, 4. Okej. Dziadek jest? Czy dziadka nie ma? Jest dziaduś. Gdzie? Gdzie? Chuj tupa. You've been led here. Też go kurwa Radek nie widziałem. Well done, Lucius. My two dumbass kids played down in these cellars for years and never suspected a thing. I had this chamber built with a mansion, you know, back in the day. This is where it all happens, Lucius. This is the heart of Dante Manor. All sorts of things have happened here. I have entertained guests of the highest stature. Now is the time for you to discover your destiny. You have a calling, Lucius. I have been expecting you for much longer than you can imagine. My sons have been a disappointment to me. But it is you I have been waiting for. You will show us all the way. But you've been reckless in your learning, Lucius. Jeopardized everything. You've brought too much attention on us. And now we have to deal with it. Podczas nauki byłeś jednak lekko myślny, Luciusie. Tam jest jakby to mówił ten. Wiesz, ten gościu. No, ojciec. After we dispose of him the right way, you will become much stronger. This is a holy place where the blood will work for us. Well, mainly for you. That's you, isn't it, my boy? Why don't you talk? Are you the prophecy? The master said he'll take his due from my bloodline. I'm sure you are what he meant. Get this table ready for the ritual while I find the correct scripture. No młody się tak patrzy, nie wie co ma zrobić. Aki mam bandioch! Ja ci nie wierzę. Mięsień piwny. No. Dobra, niech będzie mięsień piwny. Dobra, lecimy. Jarek nie ma takiego, halo. No, proszę bardzo, ja piwa większy, nie piję. Przepraszam, większy. Ja piwa nie piję, więc ja nie wiem, po czym mogę mieć taki duży brzuch, wiesz? Może w ciąży. Może w ciąży jestem. O, jestem w ciąży. No, jesteś w ciąży. Nie ze mną. Jak to już jest z tobą? Nie no, Katarzyno, pamiętasz, że przyszedłem z Jarkiem sam na sam, przed jak nie no, kochanie, z tobą. Remontowali pokój. No. Zamieniliśmy się na chwilę rolami. A mówiłem, kochanie, zabezpieczać. I teraz będę, mam problem. Twój problem, nie mój. Jaki fetysz paskiem. Tak. Dobra. Ostatnie? Czy jeszcze? Jeszcze. Przyjemnie, tamte się już paliły. Ja rozumiem, że Radek jest okularnikiem, on mógłby się dopytać, ale ty... Czy jesteś z moich okularów? Nie. Radek musi pindzielki czyścić. Raz na rok się zdarza. Pindzielki czyścić. W ogóle opowiem wam historię. No. Idę do sklepu, nie? No. Patrzę, śnieg. Nie wiedziałem, że będzie ślisko. Prawie, żebym się wyjebał przed blokiem. Dobrze cię. Znaczy, o nie, Jarku. Jak mi przykro. Jezu, Jarku. Coś ci się stało? Co ja bym począł? Właśnie, komuś to by wibrował telefon.
No zaraz zobaczę. Chyba ten niebieski. Trzeba moim power banku. Power banku, tak? Power banku. Power bank. Power bank. Power bank. Power bank. Kuźwa. Okay, good. Now, let's see here. A nie można... Co? Tego dać? Pierwszy raz on kogoś zabije. Kurde swego. Ale mnie nie było w krzyżu! Co? Radek, wpuścisz kota? Nie. Nie bluźni! Młodzież cię słucha, kupa. Jak cię powiesił jak na sznurku na pranie. No. Cześć, kiciusiu! Się bierze i słyszy. Już się kina nie wyrzuciła. Uuu, telekineza! Rozpieni do swego. Ty, nie rozpierdzielaj tak na tym łóżku. Czemu? Przenosiłem je z tamtego pokoju do tego. Coś mi się należy. What is this place? What the hell? Just let me go. Okay, little boy! Okay, now. Let's just calm down and try and figure out what happened here. Kocie! Radek, nie masz gdzie kota nam dawać tylko na głowy? Nie będę. Holy shit! How the hell did you do that? Go, szukaj, szukaj kota. That's what's affecting him. This will keep you at bay! I tak cię zajebie. Masz ryj, jakby cię traktuj. Fu, traktuj. Traktuj! A do tego power banka masz problem. Power banka. Ten odcinek się będzie nazywał traktuj i power bank. Power bank. Power bank. Bi chuja, bi. Zacięłam się, patrz. No, kuwa mać. Teł. No kurwa. A próbuj zmienić skrzyż. Czekaj, co się widzę. Kurwa. Masz jakiś sznurek? Czekajcie chwileczkę. Chyba nie uda mi się sam wyjść. Z pół obrotu w lewe jądro. Co mnie kotył? Nie mogę nic zrobić, czekajcie, zrobimy jeszcze raz. Zakończ. Jeszcze raz chwileczkę, para gra. Znów grę i to będzie jedenasteczka. Ten kot podał mi łapę. Jaki dobry kotek. Właśnie fajna łapka też. Kurde, bugi, bugi Luciusa. Aż do buchającego pieca. Dom, 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 dom. High five. High five. Już. Nie goń mnie. Bigo, z prawego, z lewego. Dobrze był krzyż. Co ty gadasz? No. Nie dobrze był. Dobrze był. Na nagraniu zobaczysz, że dobrze był. O, i stój przy tym krzyżu cały czas. I wal w niego. O, o, jest. Ojej. Znowu. Jebu dół. Jest, po jajach bij. Tylko po prostu spowolnij. Teraz, jest. Pa headshot jak w Battlefieldzie i poleciał. Namierza i strzela. Jeszcze jeden. Yeah! Fuck yeah! Kurwa, kto brawo. Jest najlepszy? Ja. Ja. No właśnie, kto? On se pierdną? Nie. Kto? Wayne. Fabius złapał go na przekradaniu się po rezydencji i przypiął go do stołu ofiarnego. Ja natomiast dźgnąłem Fabiusa. Czuję, co płynie mi w żyłach. Mam w sobie ognie piekielne. Wayne obraca krzyż, żeby mnie osłabić. Ja mu pokażę. No i co w tym jest takiego? Tina, ugryź go. Teraz do niego mam podejść, czy kogo? Gdzie on jest? O, slow motion. Nie, kotył, ten kabel zostaw. Z mojego patrzbanka.
To już znowu się znokautować? No, chcesz gdzieś glebę? Au! A to za co? A ciszej się da? Za żywota. Nie, nie da się. Okej, zobaczymy, co się będzie działo dalej w naszej rezydencji. Czary i magia. Sekretem jest przepis na gumisio. Tak? Na gumisiowy sok. Ej, to jest... kot poluje na ryby. O, ojciec. Księga Lewiatana. Dzisiaj promocje. Dzisiaj promocje. Dzisiaj pomidory. 99 groszy za kilo. Zeszyt w kratkę. Złoty 29 za sztuk. Prezerwatywy. Użyte po babci tym pinesce. Za 99 groszy. Razem z bonem na wózek. And it seems he was into some really crazy occult stuff. I can't rule out the possibility that my father had something to do with this. But we need to get Lucius to a psychologist to find out. He can't tell us anything himself. Oh my god, Charles! Have we not been through an awful... Oh my god, Charles! Jakie ma włosy, cały czas to same. Nie musi być, nie? Zastrzyk w imię nauki. Dobra, to chyba kończymy, nie? No, my się z wami żegnamy. Tak. Oczywiście, lajki, subskrypcje. Radek też się z wami żegna. Tak. Tak. No. Dużo lajków, dużo subskrypcji i komentarzy. Dokładnie. Nie? Nawet negatywnych. Spoko. Hejty przyjmujemy na klatę. Cześć, cześć. Pa, pa.